Proszę pana, czy pan wie, kiedy powstała legenda o spaleniu na stosie Jakuba de Molay? W XIX wieku. 600 lat po wypadkach. Kto wie, co się działo 600 lat temu? No, no niech mi pan powie. Nie mówiąc o tym, że nie było żadnego spalenia. A skąd my to wiemy? No bo nie ma żadnej informacji z tamtego okresu. No jak to się stało, że tak ważny czyn? Nikt nie napisał tego? Było, że był jakiś tam proces, to są. Były jakieś inne też, ale nie ma nic poza tym. O żadnym wyroku nie ma mowy. A jak to się stało, że rzekomo mieli przejąć bogactwo Filip Piękny, a 2 tygodnie czy 3 tygodnie wcześniej 6 okrętów z całym tym dobytkiem wyjechało do Szkocji? No ja, skąd wiedzieli? A poza tym w ogóle, w tym czasie, czym byli temporariusze? Byli firmą przewozową ochroniarską. Mieli największą ilość statków pływających po Morzu Śródziemnym, eskortującym towary przewożone. Tak jak krzyżacy zresztą na Bałtyku. Czy pan wie, że temporariusze mieli mniej więcej 1400-1500 roku? 2 okręty, które miały 500 marynarzy, 500 żołnierzy i nie, przez 6 miesięcy nie musiały zawijać do portu? Wie pan, ile wody musiały mieć żarcia? To była doskonale zorganizowana, można to nazwać, no, legia cudzoziemska, ochraniająca konwoje pływające po morzu przed tymi piratami wszystkimi. I tak zostało do dzisiaj, tylko przemianowali się na joanitów i teraz się nazywają kawalerami maltańskimi. W podręcznikach dla Polaków przez Cesarstwo Pruskie i Cesarstwo Austriackie to jest Lech 520-549. I mamy na to dowody w postaci wykopalisk w Rzeszowie, że wykopaliska w Rzeszowie wskazują jednoznacznie, że tam był garnizon rzymski, bo znaleziono jakieś atrybuty tego dowódcy, które były w 140 którymś roku wyprodukowane i dawane imiennie bezpośrednio jakiejś tam osobie, czyli na pewno nie było przedmiotem handlu. I to było w Rzeszowie, czyli że garnizony rzymskie były po tej stronie Karpat, a nie po tamtej tylko, jak się nam mówi. I to jest zrozumiałe. Jak państwo się rozpadło, to Legion nadal istniał. No i ten dowódca Legionu ożenił się z jakąś tam miejscową i zaczął własną dynastię prowadzić. Miał ludzi, miał swoich żołnierzy, miał fort, miał mu pieniądze i tak dalej. Czyli innymi słowy, my byliśmy na początku na pewno przez wschodnie, że tak powiem, chrześcijaństwo cywilizowani i dopiero w około tego 1000 roku przeszliśmy na zachodni system. A przedtem nie, dlatego że rotundry to jest grecka przecież budowla. U nas się mówi romański. Jaki romański? Gdzie ma w Rzymie okrągłe kościoły? To Grecy budowali takie. Tak samo jak biskupin to nie jest żadne słowiańskie, tylko celtyckie budowle, o czym już wiadomo. Burgundowie, wie pan kto to był? Plemię, które żyje tam na Prowiancji, na dole był hrabia Burgundii, to był taki mocny władca do tego. A mieszkali przedtem Koszalin, dalej idąc Wolin i tak dalej. I stąd przewędrowali na dół do ujścia Rodanu i tam założyli hrabstwo, które działało chyba 500 lat, jako jedno z takich mocniejszych. A pochodzili stąd i siedzieli tutaj, no to jak? Na starych mapach ma pan tak. Od Warszawy do Rygi to byli Wenedowie, Alanowie, a żadni Polanie. Polanie to była taka malutka grupa między Wartą a Odrą. I tylko dlatego my się nazywamy Polanie, że najbliższy nasz sąsiad piśmienny w języku łacińskim to byli Niemcy. I to nas tak nazywali. W ten sam sposób Francuzi do dzisiaj nazywają Niemców Almaniem. Natomiast Węgrzy nazywają nas Lingdzien czy Lędzien, bo to byli Łęczanie, którzy mieszkali pomiędzy Krakowem a Kijowem. I tak jest wszyscy ci. Litwini też nas nazywają Lingdzien. Więc to mówię, to, że my jesteśmy nazywani Polami, to tylko dlatego, że Niemcy tak nas nazwali. Nie ma uzasadnienia. A na mapach starych rzymskich też Sarmacja to jest teren. I tu są Sarmaci. I stąd na przykład w XVII wieku jest ten rozwój sarmackiego stylu. Nie dlatego, że coś,
tylko dlatego, że polska młodzież jeździła do Rzymu, do Florencji, znajdowała stare mapy, stare księgi i widzieli, że tu jest napis Sarmacja, a nie żaden tam Polanie czy coś innego. I stąd przywieźli to do kraju i stąd się zaczął rozwój. Tak zwane miasta państwa typu Nowogród, Kijów, Moskwa, Twerw i tak dalej, nie zostawiły żadnych bibliotek, które by były dostępne dla nas. To po pierwsze. Po drugie, proszę nie zapominać, że jak przychodziły te bandy ze wschodu, to one brały tylko to, co miało wartość. A co ma wartość? No złoto, srebro. A księga jaka? Ciężka, łatwo zniszczona, to spalić tylko można, to wszystko zostało zniszczone. Proszę nie zapominać, że jeszcze w 1945 roku było 75 tysięcy dworków, w których każdy miał jeden przynajmniej pokój, gabinet pana albo nawet dwa, bibliotekę, kilka tysięcy tomów. A co robiła UB, jak przychodziło? No pierwsze to wszystko brali rękopisy, kroniki i tak dalej. I to niszczyli. Ja sam znam, miałem pacjentów, którzy pracowali w Wojewódzkiej Bibliotece w Gdańsku i w latach 50. palili księgi. Przywożone tam z Wilna czy z innych miast. Bo to były politycznie nie te. Dlaczego w ogóle się rozwinął cyfrowy zapis nośników medialnych? Bo są bardzo ulotne. Papier z konopi, bo do początku XX wieku był papier z konopi robiony. Nie przesiąkał wodą i nie wymagał wybarwienia. Co powodowało, że 300, 500, 1000 lat doskonale spisywał się. Wszystkie morskie księgi były na papierze z konopi. Natomiast, jeszcze najważniejsze, największym producentem konopi była carska Rosja. A nikt nie pisze o tym, że tam była jakaś narkomania. Między bajki należy włożyć powiązanie hodowli konopi, czy tam upraw konopi z narkomanią. To jest wymysł gazetowy. Wracamy do tematu. Jeżeli wrobiono papier celulozy, to on wymaga chlorowania. A chlorowanie powoduje, że on żółknie. Po 20-50 latach księgi potrafią, czy gazetowy papier szczególnie, staje się nieczytelny. A nośniki elektroniczne typu płytka po 4-5 latach stają się nieczytelne. Dlaczego Ministerstwo Oświaty zgodziło się na tabloidy w szkołach? No bo zamiast produkować podręczników, które mimo wszystko mogą się przechować przez następne pokolenia, to można zmieniać jednym naduszeniem klawisza cały tekst i robić go poprawnie, że tak powiem, politycznie. Orwell 84. I po to tylko wprowadzono tabloidy, po to wprowadzono książki elektroniczne i tak dalej. Jak mam wersję pamiętników Guderiana, wydaną w roku tam powiedzmy 60., to opisuje, że żadnej bitwy nie było z kapitanem Ranigisem, bo takich nie istniało nic. A w latach 90. nagle kapitan Ranigis urasta do bohatera narodowego. Proszę pamiętać, że ostatnie 200 lat to pisali nam cudzoziemcy. Przecież wszyscy profesorowie uniwersytetów lwowskiego, krakowskiego, poznańskiego czy warszawskiego zarabiali od Moskwy, Berlina czy Wiednia. Kto pisał polską historię? Cudzoziemcy, którzy pisali ją zgodnie z własną polityką kraju, a nie Polski. Polski nie było. Polacy w służbie. To były cudzoziemcy, to nie ma co tam dyskutować, jakie służby. Regeneraci. On dostaje tu płacony, więc jakby napisał coś nie tak, to by nie dostał wydane. Wyleciałby z uczelni, a co on innego umie? Proszę nie zapominać, że pierwszym pogromcą w Polsce wcale nie było carstwo moskiewskie czy Berlin. Berlin był stosunkowo najbardziej uczciwy. Natomiast najbardziej obłudna była austriacka polityka. Przecież to do rozbiorów zaczęli Austriacy, zajmując Księstwo Cieszyńskie, przed rozbiorami. I dlatego caryca, jak oni zajmują, to ja też muszę trochę odciąć. Kto zrobił mordy galicyjskie, czyli pierwsze ludobójstwo w historii XX wieku? No właśnie Austriacy, robiąc tak zwane powstanie Szeli. A kto napisał, że to jest powstanie Szeli? No Austriacy, żeby odciągnąć od siebie. A wymordowali w ten czas około 5 tysięcy szlachty. Przy dzisiejszej gęstości zaludnienia to było z 200 tysięcy ludzi. I to było oficjalne, bo płacili za każdą głowę żywca 5 haleszy, a za zabitego 10. No to jak chłop przyprowadzał dwóch szlachciców, a miał dostać 20 albo 5, to zażynał go na dziedzińcu ratusza. Przecież są opisy, że krew płynęła strumieniami.
I żaden urzędnik austriacki nie poniósł konsekwencji, a ten, który to zorganizował, awansował. A wydał na to tak 50 tysięcy halerzy. No to na pewno nie z własnych pieniędzy, tylko musiał dostać je z Wiednia. A na to miejsce oczyszczonej szlachty, no bo 5 tysięcy rodzin wymordowanych to jest sporo, przyszła tak zwanej hrabiowie galicyjscy, bo można było kupować. Czyli ktoś, kto miał pieniądze, a kto miał? No Żydzi, bo oni mieli ruchomy majątek, nie mieli władzy. Kupowali te opuszczone czy wymordowane szlachty majątki i tytuły, i stąd mamy herbarzy, jakichś hrabiów galicyjskich. A oni, nie mając żadnego zawodu, bo to była głupota, no co robili? No zasiedlali te administracyjne stanowiska i pisali te historie na potrzeby doraźnych panów. Także to tak działało. A my bezmyślnie w 20 roku przyjęliśmy ich jako naukowców, zamiast propagandzistów. Proste? W Niemczech było, mówię, jeszcze stosunkowo najbardziej uczciwie, dlatego że tego nigdzie nie było w innych zaborach, ale na przykład przygotowania do powstania styczniowego. I polski poseł, znaczy Polak w parlamencie pruskim, pyta się, jak to jest możliwe, że minister policji w Berlinie drukuje ulotki wzywające Polaków do powstania. No gdzie pan takie pytanie zadał? Bo Prusacy przygotowywali powstanie styczniowe na zlecenie Anglików. To się zaczęło od czasów rzymskich. Rzymianie, wbrew temu, co się u nas mówi, znali doskonale żeglugę. I od czasów tego Klaudiusza, jak zdobyli Anglię, to znaczy gdzieś tam 50., któryś 60. rok, jak zdobyli Anglię, to tam zostały ośrodki, które trwały do IV wieku, V. Jak Rzym się rozpadł jako państwo, to ośrodki nadal istniały. I oni znali szlaki handlowe do Danii i do Rygi tutaj, no mniej więcej do wysokości Rygi i tam dalej. I to się nazywało Długie Morze. I w dziennikach okrętowych, bo dziennik okrętowy to nie jest żaden nasz wymysł, to było już za czasów egipskich, stoi wyraźnie napisane, że płynąc od Danii wzdłuż Długiego Morza, po prawej stronie znajdują się liczne twierdze i miasta. No nikt mi nie powie, że facet, który znał Rzym, który w tym czasie miał 1,5 do 2 milionów ludzi, nie wiedział, co to jest miasto. A jeszcze w XIX wieku z Wolina tam wystawały z morza kolumny greckie, marmurowe sprowadzone. No co, do chaty drewnianej krytej szłomą? Ktoś musiał to przewieźć. To waży, taka kolumna waży 50 ton. To jak pan ją musiał przewieźć? Po co? To wszystko istniało, tylko wymazano, żeby propagandę zrobić, że tutaj to nic nie było i dlatego można było zasiedlać. Cała sprawa Drzymały, no przecież to jest pestka. Proszę zauważyć, dzisiaj to taki Drzymały by spłonął w jednej nocy, spędził drugą noc w więzieniu, a trzecią to by go w ogóle powiesili. Bo by zrobili, że dzieci nie mają warunków odpowiednich, więc by dzieci od razu oddzielili. On, że zabezpieczenie jest tam, grozi pożarem albo coś takiego, by go zamknęli w drugą stronę, a on sobie w domku siedział, tylko przestawiał o metr w jedną stronę co tydzień i nikt mu nic nie mógł zrobić. No. I nic mu nie zrobiono tak naprawdę. A u nas to by znaleźli, tam by w ogóle nikt nie pytał. Proszę wziąć pod uwagę, Konstytucja Królestwa Polskiego za cara Mikołaja mówiła, że nie wolno nikogo więzić dłużej niż 3 dni. Dlaczego 3 dni? No bo jak zamknęli faceta na przykład w piątek, no to trudno, żeby w sobotę czy w niedzielę sąd się zbierał, nie? No to trzeci dzień, to jest poniedziałek, no więc poniedziałek musiał być wyrok. Albo do więzienia, albo wypuścić. A u nas 11 lat facet siedzi i żaden minister nie widzi nic złego. I tak było w carskiej Rosji. Czy pan wie, że po powstaniu styczniowym nasi chodzili na Sybir sami? Był wyrok, że za działalność w powstaniu pozbawia się go majątku i 10 lat Syberii. I nie było, że skuwali go i szedł. Nie, dostawał 5 lat na likwidację majątku, tutaj spraw swoich, przekazania i tak dalej. I określony roku, na przykład powstanie się kończyło tam w lipcu, sierpniu czy wrześniu, no to w maju czy tam w czerwcu miał się zgłosić do określonej guberni na Syberii. Bo słowo szlachcica było słowem, nie było przypadku, żeby nie było spełnione. A te tak zwane kajdamarskie i tak dalej, to dopiero jest PSL i 905 rok. Dlatego, że w tych były Żydzi, a Żydzi uciekali masowo i w związku z tym były te zaostrzenia. Wszystko jest proste. To pomylenie epoki już można w sobie wolnie historię interpretować. Chodzi o to, że to jest
dezinformacja puszczona specjalnie w ludzi, żeby przykryć rozmaite rodzaju rozwałki. Podam przykład. Piłsudski za czasów Piłsudskiego Fiat wszedł do Polski, zaczął produkować samochody. A wcale nie dlatego, że Fiat był dobrym samochodem. Bo Fiat był dobry, ale na temperatury włoskie. Chociażby temperatura przebicia elektrycznego tam jest do dzisiaj 4000 V na kablu, a na szwedzkich jest 20 tysięcy. Co powoduje, że się prąd nie ulatnia i nawet w wilgotnej atmosferze akumulator trzyma, a włoski się rozładowuje po jednej nocy. Ale dlatego przyjął, że Piłsudski był tam jakimś masonem 17 stopnia obiediencji francuskiej, czyli tak naprawdę to był chyba drugi czy trzeci angielskiej masonerii. Natomiast Angelo Angelani, prezes świata, był masonem wyższego stopnia i po prostu bratu Piłsudskiemu nakazał przyjęcie i koniec. A to nie mają nic wspólnego z gospodarką. Dlatego we Włoszech kupowaliśmy okręty, które nam do niczego nie były potrzebne. Nie? A dzisiaj co robimy? To samo. Kupujemy F-16, które skończyła się produkcja w 70 lat temu, 70-tych latach, czyli 50 lat temu. Prawie. No. A dlaczego kupujemy? No bo pod pustynią Negaw latają też F-16 i to w ten czas jest korelacja. Były wspólne manewry już dwa razy robione. F-16 nad pustynią Negaw. Wszystko jest proste, to naprawdę nie ma nic, żeby trzeba było specjalnie tam dumać. Baskowie to było królestwo Nawary, jeszcze w 1520 latach. I do dzisiaj uważają, że są czymś innym. A Szkoci, a Irlandczycy. Cromwell ich pokonał w 1648-56 i pokonał ich i 1,5 miliona zgładził. A oni do dzisiaj, no właściwie teraz już przestali, teraz już ich spacyfikowano zupełnie. Ale jeszcze do niedawna całkiem się zachowywali normalnie. A poza tym proszę wziąć pod uwagę, a jak to się stało, że Rosjanom wmówiono, że Lenin to jest robotnik, który zrobił rewolucję, kiedy wiadomo, że to było inaczej. 200 milionów mowa ludzi uwierzyli w to bez niczego. Człowieczek jest bardzo prymitywną istotą. Jak mu się coś będzie powtarzało, to on wszystko kupi. Był taki fajny film, gdzie trzech takich dobrych aktorów, to znaczy jeden był starszy i uczył młodego, jak się zachować, jak go żona złapie w łóżku z kochanką. I on mówi, opowiada mu, jakie są metody. Mówi, najlepsza jest zaprzeczać w żywe oczy. Ona go w łóżku łapią. Nie, tu się nic nie stało, ta się ubiera, wychodzi, on sobie, po chwili wszystko posprzątane jest, nie ma śladu, on siedzi przy, nie pamiętam, jeszcze w gazecie czy stoliku. I mówi, kochanie, co ty taka nerwowa jesteś, o co cicho? No jak to tutaj kochanką leżysz, jak ja wychę? Jaką kochanką? No zobacz, nie ma śladu, tu nikogo nie było. Fajny film, taka komedia była kiedyś. I to dokładnie oddaje istotę edukacji. Na tym polega edukacja. Pierwsze programowanie to jest 1774 rok, Komisja Edukacji Narodowej. I nie to jest ważne, że to jest programowanie, tylko to, że do dzisiaj Kościół wierzy, że Komisja Edukacji Narodowej to było coś bardzo pozytywnego dla Polski. To jest istota tego problemu. A dlaczego? Bo Masalski i Kołłątaj, masoni właściwie zdefraudowali, przepuścili majątek jezuitów. Bo z tego, co z majątku było, to tak naprawdę na komisję poszło tam z 10% może. Resztę rozebrali pomiędzy siebie. Wszystkie wojny muszą mieć pieniądz. U nas się uczy tylko o generałach. Podałem przykład. To wymaga kosztów. Koń 1500 złotych. 3 konie plus tam zbroja, to jest wioska. No wymaga kosztów, a nikt nie wyłoży kosztów, jeżeli nie będzie się spodziewał zysku. Musi być jakiś zysk. Inaczej się wszystko rozwala. Nie da się inaczej zrobić. Mówię, nie wiem jak to nazwać, bo to nawet nie jest głupota. Bajki na temat uzbrojenia polskiej armii w 1939 roku, to jest bójda na resorach. Specjalnie robione, żeby uzasadnić dezercje i ucieczki i głupoty generałów. A to generałowie, to niestety większość to była tak zwani chłopcy legionowi, nie? Czyli bez żadnego przygotowania, bez niczego. Frajerzy złapani z ulicy, z łapanki.
Nie mówiąc o tym, że u nas się wciąż wszystko odnosi do Piłsudskiego, a przecież on podobno, no nie podobno, bo na pewno, był chory i większość czasu przebywał na Maderze. To jak on mógł tu rządzić, jak on tam siedział? Jeszcze nie było komórek. Inaczej to wygląda, inaczej działa. Zawsze trzeba patrzeć, skąd pieniądz pochodził i gdzie trafił. Potem się przefarbowuje, coś tam robi innego i koniec. A zawsze można idiotów znaleźć, którzy to sfirmują. Wszystkie te tak zwane, mówię, politologia, socjologia, psychologia, to są wszystko tylko i wyłącznie przedmioty do otumaniania ludzi. Przecież na politologii on się uczy także prowadzenia wieców, powiadania. Czyli oszukiwania ludzi się uczy. To co to jest za nauka? Aktorstwo. Żydzi to są, mówię, to są Chazarzy, a Chazarzy to są ludzie, którzy są do wynajęcia. Tak jak Mongoły, no. Oni pewien etap mają, bo, jakby to powiedzieć, nie są przywiązani do ziemi, do tradycji. Dla nich to jest nomadzi, to wciąż to tu, to tamto, to nie gra roli. Tacy Burgundowie, to o, 700 lat w jednym miejscu, chałupa stoi, mimo że się rozpada, ale to jest moje i to ja tu jestem i dbam. A ci nie.